6 220 miliardów 609 milionów złotych. To jest ogólna kwota strat polskich oraz kwota, jaką będą się domagać, będziemy się domagać jako Polska w ramach reparacji wojennych. Czy je dostaniemy? Czy jest w ogóle jakakolwiek na to możliwość? O tym m.in. w naszym podcaście. Jednak to nie koniec, bo KO chce zliberalizować prawo aborcyjne, czyli zlegalizować to, że kobieta do 12 tygodnia ciąży może ją przerwać. I tutaj konserwatyści PO mówią, że wszystkich obowiązuje program partii w kontekście tych, którzy do aborcji nastawieni pozytywnie nie są. Tutaj również porozmawiamy o tym, kto spłynie Odrą i kto poniesie odpowiedzialność za to, co się stało oraz za katastrofę ekologiczną, która miała miejsce. Kamil Jachimiak. Jakub Korzeniewski. Myślę, że tutaj warto od tego zacząć, że jest to w pewien sposób dosyć duża kwota w przypadku strat Polski, ale jednocześnie odpowiada temu, co się stało. Jednak zamiast dyskutować o tym, wydaje mi się, że warto podyskutować o tym, czy w ogóle Polska ma szansę, żeby tę kwotę od Niemiec zdobyć, czy w ogóle Niemcy postanowią tą kwotę Polski wypłacić i czy znów nie jest to w pewien sposób temat zastępczy. No, jeśli chodzi o nasze relacje z Niemcami, poprawiły się dosyć na przestrzeni wielu lat. No a pytanie, czy mamy szansę uzyskać tak duże reparacje wojenne, no to tutaj to nie jest kwestia Niemiec, tylko to jest bardziej kwestia Polski, zawziętości polskich polityków, zawziętości Prawa i Sprawiedliwości, no i też innych partii. Jak my jako Polska będziemy zawzięci i jak będziemy chcieć uzyskać te reparacje wojenne. No rzeczywiście straty ponieśliśmy ogromne i chciałbym przypomnieć, że ci pomordowani Żydzi byli również obywatelami polskimi, to również byli Polacy, którzy zginęli z rąk nazistów. Tak samo te straty, jakie ponieśliśmy w całej Polsce na przestrzeni wielu lat krwawych wojen podczas II wojny światowej. Wydaje mi się, że byłoby to ciekawe otwarcie furtki do interesów Polski z Niemcami, no bo jednak jestem zwolennikiem, żeby pozamykać stare sprawy, żeby otwierać nowe biznesy, więc takie rozliczenie się z Niemcami byłoby dosyć myślę uczciwe. Tutaj pozwolę sobie na cytat Grzegorza Schetynę, polityka PO, w rozmowie z RMFFM mówi: to jest krytyczna, kluczowa kwestia. Nasze relacje z Niemcami dzisiaj po wygranych wyborach. Od tego zależy przyszłość Unii Europejskiej, nasza w niej pozycja. Uważam, że fatalne relacje z Niemcami teraz, bardzo złe relacje z Niemcami, że one muszą być odbudowane. Chcemy wrócić i wrócimy do tego, żeby Trójkąt Weimarski, czyli Trójkąt Paryża, Berlina i Warszawy miał wpływ na politykę europejską. Dodał również, że sprawa dotycząca reparacji została zamknięta już w 1953 roku. A co do tego, co również powiedziałeś, mi się wydaje, że tak wielkich reparacji rząd nie będzie w stanie uzyskać. Może część tej kwoty jednak będzie to okupione jakby wielką walką z Niemcami, że rząd długotrwale będzie musiał prowadzić więc ofensywę dyplomatyczną, że raczej w pewnym stopniu też jest to temat zastępczy do tematów na przykład Ody, jakby reparacje są trochę jak Smoleńsk, że użyję takiego porównania. Co jakiś czas są przywoływane przez prezesa Kaczyńskiego i ani wyjaśnienie sprawy smoleńskiej w zupełności, ani również reparacje wojenne do tej pory nie doszły do skutku. Tak, tutaj rzeczywiście ta kwota jest dosyć wysoka. Nie jestem specjalistą, żeby jakoś to sensownie wycenić,
Ale wiem, że również oprócz tych strat, które ponieśliśmy, tyle dzieł sztuki, obrazów, które zostały nam skradzione i do dzisiaj są eksponowane tam w Niemczech. Wydawałoby mi się to jakikolwiek zapłata reparacji uczciwą furtką. No ale też patrząc na to, że niedawno Niemcy spłacały raty Francji za reparacji za pierwszą wojnę światową. Więc wydaje mi się, że dlaczego zachodnie kraje dostały te reparacje, my nie. To troszeczkę nieuczciwe. Ale teraz cytat Grzegorza Schetyny. Wydaje mi się, że przede wszystkim powinien skupić się na tutaj dobrze Polski, a nie na dobrze tam Niemiec czy tam innych krajów. My powinniśmy przyjąć tutaj jakąś pozycję. To jest marzenie, że Unia Europejska to jakieś jedne państwo. No to nie jest jedno państwo. Unia Europejska składa się, jest to jakieś tam, jest to po prostu Unia, w której jest wiele państw członkowskich i każdy dba o swój interes. Dobrze wiemy, jak Niemcy o swój interes dbają. My również bądźmy suwerenni i dbajmy, myślę, o własny interes. Myślę, że warto walczyć o to, co nasze jednak, czyli o te skradzione obrazy, o te reparacje. Czy koszt reparacji jest uczciwy? Nie wiem, bo nie potrafię tego wycenić. Po prostu nie mam takiej wiedzy, żeby teraz móc to wycenić, ale z pewnością uważam, że temat reparacji jest ważny, tylko że pan Kaczyński po prostu pierw mówi, a potem jest cicho na ten temat. Powinien być zawzięty i dążyć do tego i powiedzieć Niemcom prosto, dopóki nie zapłacicie reparacji, nie podejmujemy z wami ani jednego interesu. Po prostu pierw spłaćmy stare sprawy, a dopiero potem otwierajmy nowe furtki. No bo jak ja na przykład ukradłbym komuś samochód, no to mimo, że minęło 80 lat, to dalej nie oznacza, że nie jestem przestępcą. Ukradłem ten samochód i muszę ten dług raczej jakoś spłacić. Więc wydaje mi się to dosyć uczciwe. No a pan Schetyna powinien się skupić na dobrze Polski, a nie Niemiec albo innych tam krajów członkowskich. Tak jak każdy kraj członkowski dba o siebie. Tutaj postawiłbym jednak tezę, że reparacje wojenne w pewien sposób mogłyby zaszkodzić jakby naszym stosunkom, jednak tutaj trzeba poczekać na to, co powiedzą w tej sprawie Niemcy. Być może tak chętnie jak w przypadku Francji, którą przytoczyłeś, spłacą te reparacje, a być może będzie się to ciągnąć latami. Niemniej zapewne jeśli Prawo i Sprawiedliwość nie wygra wyborów, ten temat zniknie i zapewne już więcej o nim nie usłyszymy. Jednak ciągnąłem to i będę ciągnąć nadal, że jakby w dużej ilości działań Prawa i Sprawiedliwości nie ma tej zawziętości. Wychodzi pan prezes na konferencję prasową i mówi, co by chciał, co chce zrobić, jednak finalnie tego nie robi, tak jak na przykład odchodził przez długi czas ze stanowiska premiera i dopiero po jakimś dłuższym czasie postanowił zająć się partią. Tak jak wydaje mi się, że teraz hucznie organizuje konferencje na temat reparacji wojennych, ale za jakiś czas, jak zapytany na przykład za to za miesiąc, za dwa miesiące, a może i za trzy, pewnie już w tym temacie nie będzie miał takiej zawziętości, a poza tym nie usłyszymy już pewnie o tej sprawie na dłuższy czas i wróci dopiero ona, jak będzie wygodna, tak samo jak już w Smoleńsku, o którym mówiłem. Tak, często się wykłada jakiś temat po prostu na wierzch, który, jak politycy wiedzą, że dobrze nie dojdzie do tego skutku, ale wykładają na wierzch, żeby po prostu jakieś tematy bieżące zakryć tym głośnym tematem. Czyli żeby ludzie zajęli się daną sprawą i nie zwracali uwagi na jakieś machloje, które robią. Właśnie PiS jest dobry w tym, w sensie dobry, tak mówię oczywiście ironicznie, że dużo mówi, często pięknie, często pokazują, jacy to oni są za suwerenną Polską, żeby jednak Polska była niezależna od tej Unii Europejskiej, ale nie tylko mówią. Zauważmy, że i tak przyjmują wszystkie tam dyktanty wprost z Unii Europejskiej. I jedyną różnicę, jaką bym powstawił w relacjach z Niemcami i Unią Europejską pomiędzy PO i PiS-em, to jest taka, że PO z entuzjazmem przyjmie wszystkie dyktanty od Unii Europejskiej, natomiast PiS również przyjmie wszystkie dyktanty od Unii Europejskiej, ale będzie narzekać, a PO będzie z entuzjazmem to przyjmować. Więc tylko jest różnica w tym, rezultat jest identyczny. Tylko tutaj dodałbym przede wszystkim, że narzeka najbardziej frakcja Zbigniewa Ziobry, który ma postawy mocno antyunijne. Mamy bardziej do czynienia z unijnym Morawieckim, o którym jeszcze będziemy rozmawiać.
które bardziej postuluje prounijnie, ale tak to po prostu raczej partia jako Prawo i Sprawiedliwość jest prounijna, jednak moim zdaniem jakby Zbigniew Ziobro robi swój PR przez to, że non-stop mamy do czynienia z tym, że on mówi, że jaka Unia jest zła, jaka ona jest masakryczna i co ona robi. Przez to właśnie jakby ma się takie wrażenie, że PiS jest antyunijny. Ale Ziobro jakby robi to sam i przez to w pewien sposób chce się odróżnić od koalicjantów, którzy jakby mają inne poglądy na ten temat i chcąc się nadal odróżnić, wojuje w pewien sposób z Prawem i Sprawiedliwością i czy tą wojenkę wygra, nie wiadomo. Jednak ta wojenka nie dała nic oprócz złych stosunków z Unią, bo Zbigniew Ziobro jak miał 0,5% poparcie, tak nadal ma, to zapewne w najbliższym czasie się nie zmieni. No właśnie zgadzam się z tobą, pan prezes Zbigniew Ziobro, prezes Solidarnej Polski, no nie stanowi też takiej siły w tej Zjednoczonej Prawicy, jest tylko tam paru posłów z tej Solidarnej Polski. Oni nie mają na tylu mandatów, żeby przebić jednak tymi swoimi głosami cokolwiek. Czy panu Ziobro można ufać w tej sprawie, że jest eurosceptyczny, czy to nie są jakieś gierki polityczne? Wydaje mi się, że może tak być, ale nie stawiałbym tutaj kropki. Może równie dobrze rzeczywiście wewnętrznie być taki eurosceptyczny, no ale za mało posłów, za mało mandatów, żeby jednak coś zdecydować. Więc jednak najwięcej ma do powiedzenia tutaj Morawiecki i banda pisowska raczej w Zjednoczonej tej Prawicy. Tak, mają najwięcej mandatów zdecydowanie. A taki Ziobro to mało co może powiedzieć, może się przeciwstawiać. Ale poszli w pewien układ, prawda, żeby jednak dostać się do Sejmu jako Solidarna Polska. To jest taki układ, który im się opłacił. W wielu sprawach muszą siedzieć cicho, nie mogą wychodzić głośno na jaw. Natomiast Ziobro z niektórymi sprawami dzielnie wychodzi jednak na jaw. Że tutaj po prostu mamy do czynienia, że o ile nie są jakby wielką siłą w parlamencie, to oni są składnikiem większości, której PiS-owi potrzeba. Jeśli PiS nie ma tej większości, jakby musi się bać o każde głosowanie, to jest jakby sytuacja, której Kaczyński nienawidzi i nigdy nie chce. Dlatego negocjował między innymi z kołem Polskie Sprawy, z którego odszedł jakiś czas temu poseł Szramka z powodu tego, że doszło do tego, że koło Polskie Sprawy, wprost, mówmy szczerze i otwarcie, zostało wręcz przejęte przez PiS i dlatego właśnie zwiększyła się też liczba większości. Kukiz jak wojował, jak próbował stawiać Kaczyńskiemu jakiekolwiek ultimatum, teraz na przykład jeśli jego ustawa bodajże o sędziach pokoju, tutaj proszę nie trzymać mnie za słowo, nie zostanie przyjęta do jesieni, on miał przestać głosować z PiS, jednak Kaczyński trochę się go nie boi. Może sobie na to pozwolić w pewien sposób, bo ma jakby innych. Jak Kaczyński ma kim zastąpić daną osobę, a jest ona dla niego niewygodna, ta osoba, którą chce zastąpić, to po prostu to robi. Kaczyński nie ma skrupułów. Tak, polityka jest bardzo, bardzo niebezpiecznym miejscem, ponieważ eliminacje przeciwnika politycznego albo osoby niewygodnej mogą być różnorodne do takich, że wiele z Państwa mogą sobie nawet nie wyobrazić, ale taka eliminacja bardziej pokojowa, to usunięcie z partii jest taką eliminacją bardziej łagodną, natomiast często w rzeczywistości te rozejście jest pokojowe, tylko że najaw tam w polityce polskiej, żeby ludzie myśleli, że jest jakiś spór, konflikt. Ja też mam takie, szczerze mówiąc, zastanawiam się, czy właśnie pan Morawiecki i pan Ziobro mają naprawdę jakiś konflikt, czy to jest tylko też taka gierka polityczna, naprawdę tyle gierek politycznych się robi, wygląda to jak pewien teatr, a politycy jak pewni aktorzy, naprawdę w wielu sprawach tak to w pełni wygląda. Wydaje mi się, że na spokojnie pan Jarosław Aleksander Kaczyński będzie miał wiele osób na zastępstwo, mają ogromną siłę, mają mnóstwo ludzi,
mają naprawdę mnóstwo ludzi i mogą wiele. Zawsze się ktoś znajdzie na zastępstwo, zawsze się ktoś potulny znajdzie. Oni tworzą potężną, ogromną siłę, tym bardziej jako ta koalicja. Nawet wydaje mi się, że gdyby ta koalicja się rozczaskała, PiS dalej by trzymał fason. Tutaj należy wpleść propos również tej konferencji wątek dziennikarza TVP, prowadzącego również przez jakiś czas wiadomości oraz prowadzącego w RMF-ie Krzysztofa Ziemca, który prowadził całą konferencję dotyczącą reparacji wojennych. Tutaj TVP odniosło się w rozmowie z wirtualnymi mediami, że jakby może to robić i nie leży to jakby w obiektywności jego jako dziennikarza. I tu bym zadał pytanie, co na ten temat Jakubie sądzisz? W tej sytuacji wydaje mi się, że ciężko mówić o jakiejś tutaj obiektywności. Dlatego, bo sprawa reparacji wojennych jest dosyć prosta. Z punktu widzenia Polaków nie powinniśmy przede wszystkim, jak już wspominałem, dbać o interesy państw przeróżnych członkowskich. Wiadomo, tworzymy jeden organizm jako państwa członkowskie, jako jeden członków państw członkowskich. Łączą nas jakieś przeróżne relacje. Ale jednak, jeśli mielibyśmy patrzeć na to z punktu widzenia przyjaciel, że jesteśmy jako Polska na przykład przyjacielem Niemiec, jako te państwa członkowskie, no to powiedziałbym jasno pewną rzecz, którą należy sobie zapamiętać, że pomiędzy państwami coś takiego jak przyjaźń nie istnieje. Można naprawdę się na tym zawieść. Między państwami istnieje tylko coś takiego jak interesy. Jak interesy, więc o obiektywności tutaj wydaje mi się, że ciężko jakieś mówić. Krzysztof Niemiec jakby w pewien sposób, cokolwiek biuro etyki TVP, cokolwiek biuro prasowe w maili i do jakiejkolwiek redakcji by napisało, w pewien sposób, nie wydając tutaj wyroków, złamał etykę dziennikarską, gdyż wystąpił wprost na partyjnym wydarzeniu. Jakby on jednocześnie, rozmawiając o tym Smoleńsku, prowadząc tą konferencję, jednocześnie poszedł sobie na kolejny dzień rano do Telewizji Polskiej czy do RMF-u i poprowadził na ten temat rozmowę z na przykład politykiem opozycji. Czy tutaj możemy mieć pewność co do tego, że był w pełni obiektywnym dziennikarzem, który po prostu robi to w sposób rzetelny? Nie możemy mieć żadnej pewności, gdyż sam prowadził konwencję, w której jasno było powiedziane, że te reparacje wojenne się wręcz należą Polsce. Dlatego też rzutuję w pewien sposób to na te jego obiektywności. A co do tego, czy są przyjaźnie? Tak, w pewien sposób nadal są jakieś przyjaźnie bądź zależności między państwami. Jednak, co pokazała na przykład Ukraina, w dużej mierze decydują też interesy. Nawet jak ktoś w pewien sposób na przykład będzie chciał chwilowo pomóc Ukrainę, to na przykład tylko chwilowo i były takie państwa, które naobiecywały naprawdę wiele, Bahamy w cudzysłowie i po prostu najlepsze na świecie sprzęty czy inne takie, ale nie zrealizowały nawet 10% tego, co obiecywały. Tak, istnieją interesy, jednak w pewien sposób warto jest zawsze żyć w przyjaznych relacjach z państwem, gdyż może się to w pewien sposób w przyszłości opłacić. Jednak nadal powstrzymywałbym to, co powiedziałeś, że interesy też mają w pewien sposób górę. Tak, przyjaźń się kończy, może warto to ująć, że przyjaźń się skończy wtedy, kiedy zaczynają się interesy. Właśnie Ukraina, na przykład Ukraina tutaj sytuacja, Ukraina ma interes z Polską, dlatego jest ta mityczna przyjaźń. Polska tutaj daje jakieś tam, no naprawdę bardzo się Polska nagina, bardzo się naginamy Ukrainie z tego względu, że po prostu też pchają nas do tego Stany Zjednoczone,
oraz inne państwa. Węgry odrzuciliśmy, bo tam prowadzą jakiś handel z Rosją, już przyjaźń się skończyła, bo zaczynają się interesy, bo gdybyśmy nie odrzucili Węgier, to USA przestałoby nas lubić, a Polska tak troszkę się podlizuje Stanom Zjednoczonym, niepotrzebnie, narażając się też Rosji. A tutaj kolejna sprawa, jeśli chodzi o tą obiektywność. Wydaje mi się, że nie ma znaczenia, gdzie dziennikarz jest, czy pojawi się na konferencji PiS-u, czy PO, to nawet lepiej, niech dziennikarz się pojawia wszędzie, gdzie może. Na konferencji Lewicy, niech się jeszcze pojawi Zielonych i Konfederacji i gdzie tylko może. Niech chodzi po konferencjach, niech słucha, niech bierze w ten jakiś udział. Bym chciał ci przerwać na chwilę, tylko on był prowadzącym tej konferencji. Aha, prowadził tą konferencję. No to jeśli prowadzi konferencję na jakiś temat, no to wtedy już się opowiada za stroną. No to nie, to już nie jest obiektywne. Jeśli prowadzi konferencję, to już jest sprawa inna. Czy innego, jak tak stoi sobie na poboczu. Ale jeśli jest prowadzącym, to oznacza, że się podpisuje, bo jest zawsze temat konferencji. Na przykład temat, no jakiś tam temat X. No to jeśli mówi, że prowadzi konferencję na temat X, no to wtedy sam się podpisuje pod tym tematem X, bo konferencję prowadzi na ten temat, prawda? Czyli jednak to już zaburza ten obiektywizm w tej sytuacji. No ale więc jako dziennikarz, jeśli robił to jako dziennikarz, to już jednak w tej sytuacji się troszkę opowiedział po jakiejś stronie. Z drugiej strony nie mamy do czynienia z człowiekiem czegoś takiego, że będzie zawsze obiektywny. Każdy człowiek ma jakieś tam swoje poglądy i należy, wydaje mi się, je te poglądy uszanować. Natomiast jako dziennikarz, jeśli ujawnię się z tym dziennikarsko, jak powiedziałeś, i to jako profesjonalny dziennikarz, no to jednak trochę zaburza ten obiektywizm, to jest racja. Tutaj stawiamy pewną kropkę i chciałbym teraz przejść do tematu aborcji, gdyż KO zamierza złożyć projekt dotyczący legalizacji aborcji do 12 tygodnia ciąży w nowej kadencji Sejmu. Jednak tutaj trzeba postawić dużą ilość pytań odnośnie tego, czy do tego w ogóle dojdzie. Niemniej pojawiają się już głosy konserwatystów Koalicji Obywatelskiej oraz PO, którzy mówią, że wszystkich obowiązuje program partii. Między innymi mieliśmy do czynienia, teraz już proszę nie łapać mnie również za słówka, z Pawłem Panceliuszem, który wyciągnął kartę do głosowania, kiedy było głosowanie na temat aborcji. I tutaj warto dodać, że zarząd PO już w 2021 roku opowiedział się za prawem do aborcji do 12 tygodnia ciąży. Tutaj kwestia bardzo drażliwa i bardzo modna jakiś czas temu. Szczególnie jak były te strajki organizowane przez środowiska proaborcyjne, którzy wychodzili dosyć też prowokatorsko, z błyskawicami, do złudzenia przypominające te SS-mańskie. Wychodzili na ulicy, wykrzykiwali różne rzeczy i robili przeróżne burdy. Natomiast jakiś tam cel mieli z tą aborcją. Wiele polityków Platformy, szczególnie też Lewicy, są zwolennikami właśnie tej legalizacji aborcji. No i powiedziałeś o takich konserwatystach. Tacy konserwatyści to nie zgadzają się z czymś takim, a wydaje mi się, że kwestia jest bardzo ważna. Ochrony życia. I teraz pytanie, czy jesteśmy za ochroną życia od poczęcia, czy jesteśmy za ochroną życia od jakiegoś momentu, od 12 miesięcy, od 2 lat, czy od 10 lat. Więc zależy, od jakiego momentu jesteśmy za ochroną życia. Tacy konserwatyści, jeśli mieli być uczciwi sami ze sobą, powinni opuścić partię PO, jeśli oficjalnie podaje coś takiego w swoim programie, a jest to naprawdę niezwykle drażliwa, niezwykle ważna kwestia. W Platformie istnieje takie przekonanie, że moje ciało, mój wybór, zgadzam się w tym 100% i nawet się pod tym podpiszę. Natomiast należy tutaj dokonać analizy, co oznacza moje ciało, mój wybór, oczywiście. Natomiast czy takie dziecko w brzuchu jest już twoim ciałem? Nie, to jest już osobny organizm. To jest już osobny organizm, więc jednak takie naruszanie drugiego ciała
drugiego ciała, niezależnie od wieku, jest skandaliczne. Czy ktoś ma 80 lat, czy ktoś ma kilka miesięcy, jest to skandaliczne. I część tych ludzi, którzy są przeciwko temu, w Platformie powinni po prostu odejść z tego powodu, jednak odejść i zmienić partię, stworzyć może własną partię, taką jak załóżmy powstała Solidarna Polska, ludzi, którzy poodchodzili z PiS-u, no to poodchodzić z PO i zrzeszyć się i stworzyć własną partię, taką może jakąś konserwatywną, coś takiego. Tylko że własna partia zapewne by nie wypaliła, pod względem tego, że jakby tworzy się wiele tworów na scenie politycznej. Między innymi Zbigniew Girzyński z Koła Polskich Spraw chce założyć własną partię, ale ona najprawdopodobniej próby Donta nie przetrwa, a próba Donta jest zawsze brutalna i nigdy nie odpuszcza. Jakby próg wyborczy zabije, delikatnie mówiąc, partie małe, dlatego nie opłaca im się wyjść. Co do tego, to jest w pewien sposób tak, że oni się raczej nie odważą, żeby odejść z Koalicji Obywatelskiej, gdyż jakby można powiedzieć, że oni czują się bezpieczni, mają swoją pozycję w partii, dlatego nie chcą też odchodzić z czegoś sprawdzonego, co jakby już znają. Właśnie wydaje mi się, że powinno się często potrafić wyjść z pewnej strefy komfortu. Oni znają, ja wiem, że dobrze znają tą platformę, znają dobrze wielu ludzi, ale polityka jest na tyle brudną grą, polityka może być czasami na tyle niespodziewana, że należy zmienić totalnie tor, którym przez cały czas podążaliśmy. No ale z tym stworzeniem nowej partii, dlaczego większość się nie udaje? Mają fatalny PR, mają fatalny marketing, więc to jest ta kluczowa kwestia. PR i marketing to pierwszorzędnie do ludzi trafia. PR w większości nawet, ja widziałem takie badania kiedyś, mogą sobie Państwo gdzieś tam w internecie sprawdzić właśnie, że do ludzi bardziej trafia ta mowa ciała, ta postawa, ta ton głosu, mówienie z pewnością siebie, z pewnym siebie wyrazem ciała i twarzy, niż treść. Do większości ludzi, takiego średniego człowieka bardzo to trafia. Ludzie lubią oceniać książkę po okładce tak średnio, dlatego PR i marketing jest tak ważny, żeby się przebić w polityce. I o to powinny zadbać takie partie polityczne, więc jak najbardziej miałyby szansę, ale to nie zależy już od polityków, jak tam są, no może też w pewnym sensie, na ile już są znani, ale zależy przede wszystkim na marketingu i PR-ze, bo można się tak wybić, jak żadna partia się nie wybiła, zawsze jest taka możliwość. Mamy do czynienia na przykład z ruchem Szymona Hołowni, który w dużej mierze wybił się na tym, że ich lider w sposób intensywny prowadził swój program i jakby tutaj może się trochę nie zgodzę, ale miał plan na to, co chce zrobić, a nie szedł jakby utartymi schematami, jaki miał ten marketing poprzez między innymi stworzenie spekulacji na temat tego, kto dołączy akurat w danym momencie do koła Polski 2050 w Sejmie. Jakby tutaj wrzały dyskusje, że dołączał Paweł Zalewski, dołączyła Joanna Mucha, Hanna Gil-Piątek i inni, i jakby toczyły się wokół tego spekulacje, a dzięki temu jakby też partia zyskała, bo tymi spekulacjami robił się w pewien sposób ten PR, o którym było mowa, a jakby jeśli masz ten PR, to wygrywasz, jakby przez to właśnie takie małe partyjki, a właściwie koła takie jak Polskie Sprawy się nie wybijają, gdyż oni nie mają żadnego konkretnego planu, tylko raczej na celu bardziej przetrwanie niż długotrwałe egzystowanie w Sejmie. O właśnie, jak tutaj właśnie mówimy o Hołowni, to on ma bardzo łatwą sytuację, ponieważ jego PR w dużej części buduje się na promowaniu jego w TVN-ie i w Faktach i tak dalej. On ma bardzo z górki, bo ma nawiązaną współpracę z TVN-em, ma nawiązaną współpracę z tymi właśnie różnymi
No właśnie z TVN-em. Z TVN-em i jakimiś tam ewentualnie pokrewnymi pro TVN. Najpierw był popularność tam w jakimś katolickim programie, tam robił, udzielał wywiadów, później był w Mam Talencie, no, stał się naprawdę słynną osobą, takim celebrytą, nawet swoją książkę wraz z tym Prokopem wydał, z którym występował w Mam Talencie, a potem zabrał się za politykę i już z góry wszedł jako znana, popularna osoba. To jest pierwsze ułatwienie. Drugie ułatwienie, że TVN go promował i w pewnym stopniu jest to jak zjednoczona koalicja. Zjednoczona koalicja przeciwko PiS-owi i do niej również Hołownia się podpisuje. I bardzo pogrywa, no nawet na kampusie był Hołownia, to jest taka osoba, która lubi się dosyć też z Platformą Obywatelską, więc z drugiej strony jest lekko puszowany, czyli pchany przez Platformę i KO w ogóle, Koalicję Obywatelską w pewnym stopniu, prawda? Tak mi się wydaje, więc on ma bardzo łatwo z górki, niż taka osoba, co musi zacząć od zera, bo on jednak od zera nie zaczął. Wydaje mi się, że on już miał ogromne fundamenty i zaczątek domu zbudowany i ściany postawione. Wydaje mi się, że raczej nie ma on aż takiego wsparcia od TVN-u. Co do umowy nie spekulowałbym, bo nie wiemy, co się dzieje. Jednak być może ma jakieś układy w tym zakresie z TVN-em. Jednak to jest trudno mówić, bo nie wiemy, co się pomiędzy nimi dzieje. Niemniej został na nim trochę wypromowany i w pewien sposób też dzięki mediom zwiększyła się jego popularność. I właśnie dlatego takie byty jak Polskie Sprawy czy koło, które ma zostać utworzone przez Zbigniewa Giżyńskiego, nie uzyskają popularności. Tutaj przeszedłbym do ostatniego tematu, czyli zadałbym sobie pytanie, kto spłynie tą Odrą i kto poniesie odpowiedzialność za to, co się stało na Odrze. Dziwi mnie właśnie jedna sprawa, na którą się bardzo zastanawiałem ze sprawą Odry. Właśnie dziwi mnie to, że ta sprawa jest tak mieszana w politykę, że tak wiele spraw, które teoretycznie nie powinny w ogóle należeć do polityki, należą do polityki. Sprawa Odry, którą powinni się zajmować ludzie, którzy po prostu badają tą Odrę, którzy powinni nie mieć nic wspólnego z polityką i to oni jako poszczególne jednostki, jako poszczególne sektory w miastach powinni zwracać na to uwagę i przede wszystkim to oni powinni za to odpowiedzieć po prostu posadom odpowiedzieć za to i stracić tą posadę jako ci badający stan jakości wody. I już przesłanki miesiąc przed tym głównym wybuchem w mediach były, że przeróżne przesłanki, że właśnie na Odrze coś złego się dzieje. Już o tym mówiono, natomiast wszyscy to ignorowali. Miesiąc później tragedia się stała, bo po prostu nie słuchali. I ja nie wiem, czy to jest taki temat, który powinno się mieszać w politykę. Aczkolwiek chyba te stołki jednak, tam gdzie sprawdzają ten stan wód, te stołki są obsadzane przez jakichś tam ludzi pokrewnych politycznie, szczególnie PiS, dlatego, bo PiS teraz rządzi. Tak mi się wydaje. No i śmieszna też sprawa, że COVID bezobjawowy mogli bardzo szybko odkryć, natomiast to jest przyczyna zatrucia Odry, to już problem był dużo, dużo cięższy. No niby taka prosta sprawa w porównaniu do COVID-u, a jednak stanowiła ogromny problem. Tu muszę już na pewno powiedzieć, wszystkimi wodami w Polsce zarządza spółka, która nazywa się Wody Polskie, która jest obsadzana przez polityków i dlatego mamy w pewien sposób polityczny wpływ na tą instytucję. Niemniej były o tym sygnały i interpelowała w tym zakresie m.in. posłanka Zielonych po informacjach o debaku. Wpływały te informacje, ale rząd nie zrobił w tym kontekście nic. I tutaj wymowne jest to, że gdy coś się działo, wszyscy jak leci byli na urlopie. O, właśnie, czyli spędzali czas na urlopie. No powinni, moim zdaniem w ogóle to powinna być część odłączona od polskiej polityki. Największy problem jest to, że to jest właśnie przyłączone do jakiejś polityki, jakieś w ogóle instytucje państwowe w ogóle, które są połączone z polityką. Polacy mają obsesję na punkcie polityki. Dlaczego wszystko musi być tak upolitycznione? Upolityczniona sprawa smoleńska, gdzie była katastrofa, ale niczego już jakąś politykę sieją, bo nie lubią Rosji. Tutaj kolejna jakąś sieją panikę z tymi wodami, że
że to wszystko też wina polityków. Tutaj faktycznie, to jest faktycznie, ale uderzałbym w to, żeby to nie miało nic wspólnego z polityką i żeby te instytucje były niezależne. Natomiast jeśli już żyjemy w takim świecie, bo patrzymy z perspektywy tej, której jesteśmy, powinni odpowiedzieć za to, powinni przede wszystkim odpowiedzieć za to ludzie, którzy sprawują najwyższe, które mają najwyższe stołki, nie wiem kto to jest, ale mają najwyższe stołki w tej instytucji, która bada poziom wody, bo to ta osoba odpowiada za całą resztę. I ta osoba powinna odpowiedzieć głową, co ona odpowiedzi głową, powinna po prostu wylecieć z tej pracy. No a tutaj od tej mieliśmy do czynienia z sytuacją, że rząd wystawił jakiegoś faceta, którego nikt nie zna, pokazał jak go zwalnia i kogoś innego, jakiegoś no-name'a postawili na stołek. No po prostu wygląda to komicznie. I tutaj wydaje mi się, że jak w przypadku większości afer PiS-u odpowiedzialność się rozmyje. Odpowiedzialność nagle zniknie, nikt jej nie widział, nikt jej nie słyszał, nikt o niej nie wie. Nie będzie tutaj w tym zakresie zapewne odpowiedzialności, niemniej odpowiedzialność w pewien sposób polityczna powinna ciążyć na Mateuszu Morawieckim, którym zresztą podlega minister odpowiedzialny za m.in. wody polskie, który jakby przyszedł po fakcie, ogłosił, że kończy stosunek pracy z prezesem Wód Polskich oraz głównym inspektorem wodnym i tyle. Jakby to się skończyło, jakby na tym skończyła się odpowiedzialność. Jednak to nie powinno być tak, że wody są zarządzane przez polityków. Wody Polskie powstały w pewnym sensie dlatego, żeby odebrać zarządzanie nimi samorządowi. Jakby upaństwowienie kolejnej części gospodarki, a właściwie odebranie odpowiedzialności samorządom, a przez to odebranie jakby mamy do czynienia z sytuacją, że już to rząd centralnie zarządza tymi wodami. Aha, no to jak mamy taki fatalny system, no to przede wszystkim powinni odpowiedzieć to, powinien odpowiedzieć za to, no ciężko w ogóle powiedzieć, żeby odpowiedział za to rząd, no bo kto rząd? Więc jedyne, kogo można się uczepić, to osoba odpowiedzialna, osoba o najwyższym stanowisku w tych instytucji badającej wody polskie, bo ktoś tam musi stać, prawda? No bo to jest dziwne, żeby na przykład, nie wiem, wystawić Mateusza Morawieckiego i jemu dać jakąś karę, no za co? W tej sytuacji akurat nie. Męskie zachowanie byłoby, gdyby ta osoba odpowiedzialna za to podała się do dymisji. To by było męskie zachowanie i czegoś takiego bym oczekiwał. Natomiast wiemy, jak w polskiej polityce są tchórze, to nie jest Wielka Brytania, że są tacy politycy, którzy naprawdę otwarcie mogą podać się do dymisji, jest to zupełnie naturalne. W Polsce bardzo rzadko ludzie podają się do dymisji. W ogóle większość czołowych polityków już dawno powinna się podać do dymisji za kłamstwo, szczerstwo, jakie już opowiadali. Za to posady powinny stracić odpowiednie osoby, które mamy niezbite dane, że są za to odpowiednie. Mógłbym żonglować nazwiskami, nazwisk nie znam, ponieważ tematem tej instytucji nigdy nie byłem specjalistą, natomiast to nie jest ważne, czy jestem specjalistą, czy nie. Ważne jest to, że są takie osoby, i te osoby odpowiedzialne za to powinny stracić z miejsca posadę, w ogóle bez żadnego gadania i z zakazem wykonywania zawodu. Te osoby powinny popłynąć właśnie z tym nurtem rzeki Odry, mówiąc przysłowiowo. Niemniej tutaj stracili stanowisko, jednak pewna odpowiedzialność za to, co się stało, się rozmyła. W sensie, że straciło te osoby, które wymieniłem, straciły stanowisko. Niemniej przez to jakby odpowiedzialność i wyjaśnienie tej sprawy się rozmyła i zapewne już nie poznamy konkretnej osoby odpowiedzialnej za to. Tak samo wiele osób ma pozwolenie na omijanie przepisów, wiele firm na ponadnadmiarowe spuszczanie ścieków, a właściwie substancji szkodliwych do Odry. Takie pozwolenie wydaje ją Wody Polskie,
I właśnie dlatego, dlatego być może nie poznamy w ogóle firmy, która jest odpowiedzialna za to, co się stało z Odrą. Także najprawdopodobniej nigdy nie usłyszymy tego, kto faktycznie był odpowiedzialny za to, co się stało. Tak, właśnie jeszcze tutaj nie poruszyłem ważnej kwestii, którą miałam poruszyć i teraz wydaje mi się, że to jest idealny moment, żeby to wetknąć, bo teraz Polska, ale po jakiej stronie również Odra leży? Również leży po stronie niemieckiej i również Niemcy powinni ponieść jakąś odpowiedzialność za to, bo skąd wiemy, że problem leży po naszej stronie, a może leży po stronie niemieckiej, więc nie obwiniajmy też tak nas, ponieważ nie tylko jest Polska, tylko też są Niemcy. Dlaczego my mamy robić wszystko za kogoś? Polska ma taką mentalność bardzo niewolniczą. Polacy kochają robić coś za kogoś, zgrywać poszkodowanych i tak dalej. Niech Niemcy, brakuje właśnie w rządzie twardych ludzi, niech ci twardzi ludzie też powiedzą ostro do Niemców. Zbierajcie z nami te zmarłe ryby, tutaj również badajcie ten stan wody, a nie tylko oczekujecie, bo Niemcy tylko coś oczekują, to niech coś zaczną też w tej kwestii robić. To Niemcy właśnie badały stan wód i to właśnie od nich jakby dowiedzieliśmy się wielu cennych informacji w zakresie tego, co właściwie się stało, między innymi to od nich pochodziła informacja o prawdopodobnym tęci wykrytej w Odrze. Dlatego wydaje mi się, że co prawda pomogli, jednak nie na tyle, ile powinni pomóc w tym zakresie. No ale rdzeń to chyba był fake, z tego co kojarzę, czy nie? Rdzeń ci jednak okazało się, że nie ma wody. Pamiętam, był to fake. Niemniej, tutaj chciałbym postawić kropkę. Bardzo ci, Kubo, dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę, za udział wam w naszym podcaście. I co, zostaje mi zaprosić na kolejny odcinek podcastu już za tydzień z nieco innym prowadzącym. Nieco, dokładnie mówiąc, z innym prowadzącym, którego nazwisko poznacie już niedługo. Także do usłyszenia. Dziękuję.